20 października wręczone zostało kolejne pozwolenie na działalność w podstrefie Karlino Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestor, firma Polski Asfalt Technik, zamierza wybudować na terenie o powierzchni około 2 hektarów zakład produkcji mas bitumicznych. Wytwórni własnych plus udziałowych mamy dzisiaj 40 i one pokrywają nam jakoś cały kraj. A promień działania takiej wytwórni, czy poziom zasięgu, do którego będziemy wozić te mieszanki, to jest 50 do 80 km. I mając wytwórnię już w innym województwie, bo pomorskim, w Słupsku, następno w Stargardzie Szczecińskim, w Szczecinie, to Karlino tak mniej więcej się tutaj plasuje, że ten białą plamę na mapie naszych wytwórni zamyka. To jest jeden argument. Drugi argument, no, kiedy tutaj wystąpiliśmy do samorządu, to duża przychylność samorządu do naszej inwestycji, sprawność działania w uzyskaniu takich podstawowych zezwoleń jak decyzja środowiskowa i tak dalej. To nas po prostu zachęciło. Polski Asfalt Technik jako spółka koncernowa Strabag SE jest niekwestionowanym liderem w produkcji mas mineralno-asfaltowych w Polsce. Posiada obecnie największą w Polsce sieć wytwórni mas bitumicznych, pozwalającą dostarczyć najwyższej jakości mieszanki mineralno-asfaltowe praktycznie w każdy zakątek Polski. Z zapowiedzi pana dyrektora wynika, że w przyszłym roku możemy się spodziewać rozpoczęcia inwestycji i zrealizowania. Żartobliwie na tym wręczeniu pozwolenia powiedziałem, że być może gmina Karlino będzie miała bardzo tani asfalt w najbliższej przyszłości, ale też oczywiście chcemy z tą firmą w przyszłości współpracować i ten surowiec tutaj pozyskiwać na nasze inwestycje drogowe. Natomiast to oczywiście nie jest ostatnie słowo i w tej chwili prowadzimy bardzo wiele rozmów, szczególnie jeżeli chodzi o inwestycje wiatrakowe. Bardzo dużo firm się zgłasza i myślę, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać, być może nawet już w przyszłym roku niektóre z tych inwestycji wiatrakowych mogą się rozpocząć. Tam, gdzie już są gotowe plany zagospodarowania przestrzennego, a tam, gdzie te plany zagospodarowania jakby w tej chwili są tworzone czy kończone, to sądzę, że inwestycje rozpoczną się najpóźniej w roku 2013. To jest ważne, jeżeli chodzi o wiatraki, dlatego że te wiatraki generują bardzo duże dochody w postaci podatku do budżetu gminy i wtedy nasza sytuacja finansowa po prostu się poprawia, jest coraz lepsza, stać nas na większe inwestycje i na więcej w ogóle, jeżeli chodzi o inwestowanie. Ale to nie tylko wiatraki. Są też inne firmy i niewykluczone, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy będę mógł również poinformować o sfinalizowaniu rozmów z kolejnymi inwestorami, którzy chcą wybudować zakłady produkcyjne właśnie w specjalnej strefie ekonomicznej, które mogą przynieść od kilkudziesięciu tak naprawdę do kilkuset miejsc pracy. Inwestor zadeklarował zatrudnienie kilku osób, w tym co najmniej 2 specjalistów do pracy w laboratorium firmy. O lokalizacji firmy w Karlinie zdecydowało korzystne położenie oraz bardzo dobre przygotowanie terenu inwestycyjnego. Firma Polski Asfalt Technik to 4. inwestor w podstrefie Karlino, który wybuduje zakład od podstaw.